Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Fascynującej Ziemi. Jest to pierwsze, pewnie nie pierwsze spotkanie Państwa z tym tematem po przerwie wakacyjnej, natomiast dla mnie jest to pierwsze spotkanie po powrocie z badań terenowych prowadzonych w ramach projektu, o których właśnie chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć. Skrót RAF oznacza recesję i więdnięcie. To znowu jest skrót bardzo rozbudowanego projektu, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy recesja lodowców, a w szczególności ich wychodzenie na ląd, czyli zamiast lodowców kończących się w morzu, mamy lodowce kończące się na lądzie, wpływają w istotny sposób na warunki fizykochemiczne i biochemiczne w wodach przybrzeżnych, a tym samym w jakim stopniu wpływają na rozwój tam życia. Stąd problem, czy fiordy będą więdnąć, czy też nie. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Projekt jest realizowany wspólnie przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Oceanologii i Zachodnio-Norweski Uniwersytet Techniczny. Terenem badań jest oczywiście Spitsbergen. Mówię oczywiście, bo polskie badania na Spitsbergenie mają długą tradycję. W ogóle badania Spitsbergenu mają wiele dziesiąt lat tradycji i dosyć dobrze znamy ogólne reguły rozwoju historii tego archipelagu. Obraz pokazuje sytuację w czasie maksimum ostatniego zlodowacenia. Gruba niebieska linia to granica kopuły lodowej, wielkiej kopuły lodowej obejmującej obszar całego szelfu północno-euroazjatyckiego, dużą część kontynentu w zachodniej Azji, północnej i środkowej Europy. To zlodowacenia, które znamy również z terenu Polski. Deglacjacja spowodowała w pierwszym rzędzie podział tej wielkiej kopuły na szereg mniejszych. Spitsbergen uzyskał własną kopułę otoczoną dookoła pokrywą lodową pływającą na morzu. Różnica między tymi dwoma formami występowania lodu jest taka, że kopuły lodowe są oparte bezpośrednio na lądzie, natomiast pokrywa lodowa oceanu to jest to pokrywa pływająca na morzu. I ocean jest w dalszym ciągu w dużym stopniu pokryty lodem. Natomiast recesja kopuły lodowej na Spitsbergenie, jak i innych kopuł, powodowała przede wszystkim zmniejszenie jej zasięgu, ale również zmniejszenie miąższości, co spowodowało, że ponad pokrywę lodową wynurzyły się jako nunataki, najpierw szczyty górskie z wcześniejszej morfologii przed ostatniego zlodowacenia, potem łańcuchy górskie, część głębokich dolin stała się fiordami, a lodowce zgromadziły się na ich obrzeżu. Obecnie Spitsbergen jest pokryty w ponad 60% przez lodowce, rozmieszczone różnie na całym jego terenie. Przy czym znaczna część lodowców kończy się w morzu. Największe tego typu lodowce występują na ziemi północno-wschodniej. Duża ilość mniejszych występuje w kilku miejscach na głównej wyspie archipelagu. Nas interesują te obszary, które występują wokół fiordów zachodniego wybrzeża, głównie Isfjordu, w niewielkim stopniu Belsundu i w dużym stopniu wokół Horsundu. Ten teren został wybrany ze względu na długość odcinków
lodowych klifów, ale i zróżnicowanie lodowców na lądowe i uchodzące do morza, wybrany jako obszar badań. Obejmuje on jak obszar od Isfjordu, obszar od Isfjordu aż do południowych krańców Spitsbergenu. Szczegółowe tereny badań są tutaj zaznaczone. Dla każdego fiordu są wytypowane miejsca, w których występują zarówno lodowce uchodzące do morza, jak i lodowce znajdujące się na lądzie. Podobnie ma to miejsce na otwartym morzu. Punkty 1 i 3 są takimi właśnie lodowcami uchodzącymi do otwartego morza. Założeniem projektu jest to, aby badania, które są prowadzone, były prowadzone na całym terenie mniej więcej w tym samym czasie. Mniej więcej, bo nie da się, nie jest to zgrywane sekundowo, ale ogranicza się do prowadzenia systematycznych badań na całym obszarze w przeciągu, powiedzmy, serii dwutygodniowej. Tych serii jest na ogół trzy: wiosna, lato i jesień. W każdym takim, w takiej sesji przed lodowcem, czy w sąsiedztwie lodowców objętych badaniami, ustalana została na początku sieć pomiarowa w postaci profili prostopadłych do czoła lodowca i punktów pomiarowych w stałych odległościach od czoła, jak to widać na rysunku. Ponieważ większość badań odbywa się na wodzie, to podstawą są jednostki pływające, z których te badania są prowadzone. Główno to statek badawczy Instytutu Oceanologii Oceania, która pracuje głównie w Isfjordzie i w północnej części terenu, ze względu na współrealizowanie tam innych projektów badawczych. Dalej na południe badania prowadzone są z czarterowanych na potrzeby projektu jachtów. Jachty mają dwuosobową załogę stałą, która zapewnia możliwość przemieszczania się jachtów w terenie badań i mieści do 10 osób ekipy badawczej. Szczególnym przypadkiem jest fiord Horsund, gdzie, jak wiemy, od 45 lat w systemie ciągłym pracuje Polska Stacja Polarna. Tam oprócz tych serii badań prowadzonych na całym terenie jest prowadzony dodatkowo monitoring niektórych składników i ten prowadzony jest przy pomocy środków pływających stacji, najczęściej pontonów. Dają sobie one zupełnie dobrze radę, nawet w sytuacji, kiedy duża część niektórych fragmentów fiordów jest pokryta pływającym lodem, jak tutaj widać. Badania obejmują w pierwszym rzędzie pobieranie prób wody i prób osadu. Próby wody pobierane są w dwóch systemach. Jeden to pobierane na stałych punktach wyznaczonych do tego celu, gdzie ustawia się rozety, czyli multisamplery, urządzenia pozwalające pobierać próby w określonych odstępach czasu. Te próby są pobierane pomiędzy kolejnymi seriami pomiarów wiosna, lato, jesień i pozwalają na ocenę zmiany warunków czytelnych z analiz pobranych prób wody w określonym miejscu. Natomiast w każdej serii pomiarowej charakteryzuje się przekrój
ten profil przedpola lodowca przez pobranie prób w każdym wyznaczonym stanowisku pomiarowym na określonych głębokościach. Tych prób jest w związku z tym dosyć dużo, a ich charakterystyka pozwala na określenie aktualnej sytuacji na całym profilu przed czołem lodowca. Oprócz tego bezpośrednio pobierane są, czy zbierane są próby osadu powstającego na bieżąco z zawiesiny. Przy pomocy łapaczek osadu, takich prostych urządzeń w postaci rury ze szkła organicznego obciążonej balastem na dole i z zamkniętym dnem, takie łapaczki zawiesza się w toni wodnej 5 metrów nad dnem i oczekuje tego, że na jej dnie zgromadzi się odpowiednia ilość osadu. System zakłada ustawiania łapaczek jest podobny do systemu pobierania prób wody. W czasie serii pomiarowych ustawia się łapaczki na czas krótki, na przykład na jedną dobę. Wtedy są one sygnalizowane na powierzchni przy pomocy bojek. Zakładamy, że warunki nie zmienią się na tyle, aby lód czy nagła zmiana pogody spowodowała zabranie gdzieś łapaczki. Natomiast łapaczki ustawiane na długi czas, na okresy międzyseryjne, mają pływaki umieszczone pod powierzchnią wody, a wydobywane są na powierzchnię przy pomocy zwalniania kotwicy przez urządzenie, taki zwalniak reagujący na sygnał wysłany z powierzchni. Oczywiście pobieranie prób i analizy ich już na lądzie to jest jedna część badań, druga to bezpośrednie pomiary przy pomocy sond elektronicznych. Ponieważ każda sonda na ogół mierzy jeden z elementów, najwyżej dwa lub trzy, to do pomiarów używa się takich całych wiązek sond, zarówno w seriach pomiarowych, tych okresowych, jak i w przypadku monitoringu prowadzonego ze stacji. Taka wiązka sond ma tutaj, jak widzimy, sondę mierzącą ciśnienie, temperaturę i zasolenie. Ciśnienie jest tutaj miarą głębokości po prostu. Ilość energii potrzebna do fotosyntezy, możliwa wykorzystania do fotosyntezy, turb to ilość zawiesiny, czyli mętność wody, ilość chlorofilu, zawartość tlenu. W dalszej części jest alkaliczność i zawartość dwutlenku węgla. Pomiary większości parametrów odbywają się w czasie bieżącym, znaczy z taką szybkością, z jaką można opuszczać sondę 1 metr na sekundę. Natomiast wyjątkowo sonda badająca zawartość CO2 wymaga dłuższego okresu ekspozycji, czyli sondę należy zatrzymać na określonej głębokości przez co najmniej 20 minut. No, w związku z tym analiza każdego profilu zajmuje ponad godzinę. Ponadto w określonych miejscach ustawia się pojedyncze sondy pracujące, automatyczne, pracujące przez cały sezon badawczy lub nawet przez cały rok, mierzące parametry fizyczne, ciśnienie, temperaturę, zasolenie, a zmiany ciśnienia notowane dają możliwość interpretacji wielkości falowania, czyli dynamiki panującej w powierzchniowej warstwie wody.
Takie sondy ustawiane na dnie są wydobywane po okresie pomiarowym przez zespół płetwonurków. Podobne urządzenia stacjonarne są ustawiane również w rzekach wpływających do z lodowców lub ze zlewni obok lodowcowych. Tu widzimy moment kończenia się sezonu. Takie urządzenie wydobywane jest właśnie, wynoszone jest z rzeki, kiedy już zima zaczyna pokazywać swoje zęby. Wyniki to są ogromne tabele z bardzo dużą ilością cyfrowych danych, z których można również uzyskać szereg już w opracowaniu bardziej spektakularne wyniki. Wykres pokazuje zmiany kilku czynników, temperatury, zasolenia, mętności i zawartości tlenu. W dwóch profilach w Horsundzie, na przedpolu lodowca Hansa u góry i na przedpolu w Zatoce Gas, w ciągu pomiary są robione w poszczególnych miesiącach, co widać z pomocy koloru. Tutaj również jest to już przykład zestawienia wyników ilości związków metali z cyklu zespołu cech, które służą do określenia produktywności i możliwości produkcji organicznej. Są to przyswajalne przez organizmy związki żelaza po lewej stronie i manganu. Zestawienie dla całego obszaru badań odnosi się osobno do różnych typów zlewni, czyli do lodowców uchodzących do morza, lodowców znajdujących się na lądzie, rzek, otwartego fiordu, czy sytuacji mieszanej. Drugi wykres to podobny rozkład dla związków manganu. Oczywiście od czasu do czasu prowadzenie obserwacji przed lodowcami daje spektakularne widoki cielenia się lodowca, czyli odrywania się potężnych, czasem kilkudziesięciotonowych bloków lodu od czoła lodowca. Skutkiem tego jest rozmieszczenie czy dużej ilości brył lodowych w obrębie zatoki, co częściowo utrudnia poruszanie, ale nie uniemożliwia prowadzenia badań. Ponadto prowadzi się bezpośrednie pomiary wielkości i ilości cząstek zawiesin przy pomocy laserowego miernika cząstek i fotografuje te cząstki przy pomocy bardzo precyzyjnej kamery. Kamerę opuszcza się czasem razem z sondami. Obrazy, które ona dostarcza, pozwalają na określenie rozmiaru i charakteru cząstek, oddzielenie tego, co jest żywe, czyli różnych organizmów planktonicznych i cząstek mineralnych, również ich agregatów. Na podstawie tego można zestawić, tak jak tutaj widać, na przykład jak rozkładają się w profilu organizmy planktoniczne i cząstki zawiesin. Przykłady są dla trzech charakterystycznych fiordów. W Kongsfjordzie, w którym od wielu lat prowadzone są podobne badania przez Instytut Oceanologii oraz w Isfjordzie i Horsundzie objętych tym bieżącym programem. Wyraźnie widać, że w Isfjordzie mamy
ilość cząstek, ilość planktonu rośnie z głębokością, natomiast ilość zawiesiny jest największa w bliskich powierzchni i potem maleje w dół. Natomiast takie zestawienie w Korsundzie na przedpolu rodowców daje mniej więcej jednolity obraz rozmieszczenia planktonu, ale bardzo zróżnicowane rozmieszczenie zawiesiny. Dlaczego, to zobaczymy za chwilę. Analiza planktonu wymaga również zebrania prób tego, co robi się przy pomocy przeciągnięcia na całym profilu siatek planktonowych, mniejszych dla drobniejszego planktonu, dużych dla makroplanktonu. Z tego możemy wnioskować, jak intensywne życie trwa w tych miejscach, w których prowadzimy badania. Tu widać rozkład już z rozdziałem na grupy, na rodzaje, na kilku stanowiskach, jak ten środkowy profile to są profile przed lodowcem otwartym, przed lodowcem uchodzącym bezpośrednio do morza, czyli przed lodowcem Torella. Przy okazji wydobywania urządzeń pomiarowych możemy obejrzeć również wyższe ogniwa piramidy troficznej, czyli życie, które kwitnie na dnie fiordów. Jest ono dosyć bogate, miejscami przynajmniej. Prowadzenie tych licznych kolejnych pomiarów na różnych przyrządach opuszczanych na linach powoduje na ogół, że pod koniec każdej takiej serii na pokładzie jachtu tworzy się plątanina rozmaitych linek, które trzeba uprzątnąć, uporządkować w czasie, kiedy jacht przenosi się na następne stanowisko pomiarowe, żeby ułatwić i przyspieszyć pracę. Nie da się tego rozwiązać systemem Aleksandra Macedońskiego. Trzeba pieczołowicie każdy węzeł rozwiązać. Czyli oprócz prób pobieranych na obszarze fiordów, pobierane są również próby na lądzie z rzek płynących obok lodowców lub wypływających ze zlewni, gdzie lodowce znajdują się już daleko od wybrzeża. Próby są pobierane jednostkowo przez grupy wychodzące na ląd lub zbierane przez podobne próbniki, multisamplery ustawiane nad rzekami wypływającymi z lodowców. Tutaj współdzielimy takie pomiary razem z ekipami prowadzącymi na przykład badania wielkości ablacji lodowców na podstawie ilości wypływającej wody i ilości wynoszonej zawiesiny. Wyniki tych wszystkich pomiarów służą do weryfikacji pewnych przygotowanych modeli, jak wygląda sytuacja przed czołem lodowca. Tutaj pierwszy przykład jest tym najbardziej optymistycznym. Jest to lodowiec uchodzący do morza, posadowiony na dnie na tyle dużej głębokości, że do jego podstawy dochodzą bogate w składniki odżywcze, głębokie wody morskie. Tutaj następuje mieszanie z wodami wychodzącymi z lodowca. Mieszanina wody słodkiej i słonej powoduje wzmożoną flokulację cząstek zawiesiny i tworzenie się takiej wielkiej chmury. Na cząstkach mineralnych zawiesiny są częściowo adsorbowane składniki
odżywcze, ale ilość ich jednak jest wynoszona poza strefę zawiesiny, czyli do strefy eufotycznej, gdzie dosyć duża ilość przenikającego promieniowania słonecznego powoduje zwiększoną wyraźnie produkcję organiczną i pochłanianie CO2. Jest to ten przypadek, kiedy sytuacja rozwoju życia na przedpolu jest pozytywna. Ta ilość organizmów jest stosunkowo duża. Niestety jest to jedyny przypadek tak pozytywny. Tu na zdjęciu widać, jak wygląda granica strefy zawiesiny i strefy bez zawiesiny w fiordzie, gdzie istnieje wypływ lodowców. Te granice i zasięg strefy zawiesiny w przypadku małych, wąskich dolin można analizować, ustawiając na wysokich stanowiskach ponad tym kamerę, ale na ogół są one interpretowane tylko na podstawie zdjęć satelitarnych. Kolejne rozważane przypadki to sytuacja, kiedy lodowiec w dalszym ciągu stoi oparty na dnie, ale w znacznie płytszej wodzie. Na tyle płytkiej, że do jego podstawy nie dochodzą wcześniej wspominane mocno zasolone i bogate w składniki odżywcze wody morskie. Tutaj ewentualny dopływ wód morskich jest mocno ograniczony i te wody są na ogół mniej bogate w składniki. W chmurze zawiesin zachodzą te same procesy, natomiast strefa eufotyczna jest bardziej ograniczona i w efekcie produkcja biologiczna jest mniejsza. Czyli jeżeli lodowiec wycofuje się po wznoszącym się dnie doliny, to ta produkcja na jego przedpolu wyraźnie powinna maleć. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy gwałtownie rośnie ablacja. Ablacja może rosnąć gwałtownie we wszystkich lodowcach w związku z wzrostem temperatury, ale również mogą być lodowce, w których ablacja jest szybsza niż w innych ze względu na ich usytuowanie, na przykład w stosunku do stron świata. Jeżeli rośnie ablacja, to ilość wnoszonej przez wody lodowcowe zawiesiny jest bardzo duża. Chmura zawiesin rozciąga się na znacznie większe odległości, mocno ogranicza strefę eufotyczną, w związku z tym ta produkcja organiczna jest niewielka i pochłanianie dwutlenku węgla również. Innym przypadkiem szczególnym, tu przykładem jest lodowiec Hansa, widoczny na górnym zdjęciu. Te osoby, które znają ten widok, świadomią, że panorama została odwrócona o 180 stopni, żeby zgadzała się z poniższym rysunkiem. Tu sytuacja jest taka, że zatoka przed lodowcem, mimo iż jest głęboka, jest odcięta od dopływu głębokich, bogatych w produkty odżywcze wód morskich przez podwodny próg zamykający ją na przedpolu. Próg, w tym wypadku próg jest to skalny próg bardziej odpornych skał, dobudowany na górnej części przez morenę lodowca, który stacjonował w tym miejscu przez pewien czas. Tutaj również to ograniczenie jest dosyć wyraźne.
No i ostatni przypadek to lodowiec, który stacjonuje, czy wycofał się już daleko na ląd. To jest lodowiec GAS, również w Horsundzie. Moreny czołowe lodowca znajdują się prawie ponad kilometr od linii brzegowej. Tutaj mamy rozległy zandr zewnętrzny, po którym płyną wody ekstraglacjalne zasilające zatokę. Zmiany na tym terenie, w takim przypadku zachodzą w składzie wód przynajmniej dwukrotnie. Raz procesy biochemiczne czy hydrochemiczne trwają na powierzchni zandru, gdzie rozwija się już życie organiczne, czyli ilość substancji odżywczych spływających do zatoki jest prawdopodobnie mniejsza. Natomiast dosyć duża jest ilość zawiesiny. Strefa zawiesiny jest płytka ze względu na to, że wypływa tylko słodkimi wodami powierzchniowymi bez głębokiego wypływu sprzed czoła lodowca, natomiast ogranicza również strefę eufotyczną i ta produkcja biologiczna jest niska. Efekt jest taki, że tam, gdzie lodowce uchodzą do morza, jest życie organiczne jest znacznie bogatsze, natomiast w lodowcach im bardziej są one schowane w głębi lądu i posadowione na płytszej wodzie lub na lądzie, warunki życia są coraz gorsze. Ponieważ znamy dosyć dokładnie historię cofania lodowców, tu mamy przykład zmiany położenia lodowców we wschodniej części Horsundu. Czoło lodowców wschodniego wybrzeża w 1900 roku było w tym miejscu, natomiast po 100 latach jest przesunięte o kilkanaście kilometrów. Ostatnie w ciągu okresu niecałych 20 lat czoła lodowców cofnęły się o prawie 5 kilometrów. Ta sytuacja jest już oczywiście historyczna, bo do obecnej chwili lodowce cofnęły się jeszcze dalej. Z tego wyciągamy prosty wniosek, że cofanie się lodowców jest sytuacją stale obecną i w związku z tym możemy przypuszczać, że warunki życia przed czołem lodowców i w dolinach fiordowych będą się pogarszać. Ale czy tak jest naprawdę do końca, to zobaczymy po podsumowaniu wyników tych badań, które nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku i będziemy mieli okazję opowiedzieć Państwu, do jakich ostatecznie wniosków doszliśmy, realizując ten rozległy program obejmujący tę pokaźną ilość punktów w południowo-zachodnim Spitsbergenie. I mamy taki ciąg ewolucyjny, można powiedzieć, cofania się lodowców od lodowców uchodzących do morza i z wysokimi ścianami nad lodem, a tym samym prawdopodobnie głęboko schodzącymi do morza, do lodowców wycofujących się w głąb fiordów, ale jeszcze z klifami lodowymi, po lodowce wycofujące się na ląd i powoli zmierzające do tego, że całkowicie zanikną.
Ekipy pracujące są na ogół niewielkie, nie mamy rodzinnych zdjęć, to jedna z grup pracujących, zbierających próby wody na lądzie. To wszystko, o czym chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Dziękuję bardzo.